Witajcie, moi drodzy, w pierwszym filmie z mojej nowej przestrzeni. Mam nadzieję, że nowe miejsce do nagrywania Wam się spodoba, bo odtąd właśnie tutaj będą powstawały wszystkie te takie moje siedzone filmy. Oczywiście będziemy próbowali też nadganiać troszeczkę vlogami, bo teraz myślę, że to jest dobry czas i dobry moment. Mogę to na razie robić, zobaczymy, jak długo będę miała zapał i możliwości, ale trzymajcie kciuki. Natomiast dzisiaj klasyka gatunku, dlatego że nie bez powodu przytachałam tutaj tą torbę. W ogóle w trakcie przeprowadzki ją tachałam ze sobą, tak. To się nazywa poświęcenie, no ale nieważne. Zrobimy sobie projekt Denko, moja torba no problema, która zawsze służy mi właśnie do zbierania produktów. Nie jest pełna, jest pełna w połowie, ale stwierdziłam, że to już jest dobry czas, żeby właśnie te produkty tutaj Wam pokazać, bo może film będzie nieco krótszy i dzięki temu też więcej będę w stanie o niektórych z tych produktach Wam po prostu opowiedzieć. Tak więc zaczynamy. Zaczniemy sobie od produktów do włosów z Man & Tail. Mam tutaj tak, to jest szampon z serii Color Protect i ja w ogóle mam jedno pytanie do Was w zasadzie odnośnie tego szamponu. Jakby jako szampon super i tak dalej. Wszystko było ok, jestem z niego zadowolona. Niemniej jednak nie mogę sobie do końca przypomnieć jego konsystencji od początku, bo jak zaczęłam zwracać na to uwagę, to on już był bardzo, bardzo wodnisty. I teraz nie wiem, czy to moja wina, bo jakby pod prysznicem dostawała się do niego woda i zwyczajnie go rozwodniła, czy on ma taką konsystencję, tylko ja na to na początku nie zwracałam uwagi, a dopiero potem zaczęłam zwracać uwagę. Tak więc to jest moje pytanie do Was, jeżeli ktoś z Was używał tego szamponu, jak ta konsystencja wyglądała, bo poza tym bardzo mi odpowiadał, tylko mówiąc szczerze, trochę upierdliwe dla mnie było to, że on jest taki lejący się, no jak woda. Tak więc może to ja po prostu go niechcący rozwodniłam prysznicem. Do tego w komplecie używałam odżywkę, to jest akurat wersja Herbal Essentials. Ja ją kupiłam w TK Maxie za 7 euro. Bardzo ją lubiłam, miała bardzo przyjemny zapach i bardzo fajnie jakby zmiękczała włosy i ułatwiała rozczesywanie. Ja przez te moje pasemka czasami jest tak, że po niektórych szamponach właśnie one są bardzo suche na końcach i mogą mi się plątać, dlatego właśnie z chęcią używam różnego rodzaju odżywek, bo one mi pomagają, żeby te włosy nie były takie plączące. To wiecie, to jest kwestia właśnie rozjaśnianych włosów, bo dopóki miałam ciemne, to nie miałam problemu z plątaniem, a tutaj czasem mi się to zdarza, chociaż nie jest to jakoś bardzo upierdliwe, jak mam być szczera. Teraz moi totalni ulubieńcy. To są produkty, które ja kocham, uwielbiam, które mam, muszę mieć w zapasie zawsze, bo będę do nich wracać i Wam też serdecznie polecam, bo to są musy do mycia twarzy z laku. Tutaj mam akurat dwa, które wykorzystałam. Wykorzystałam nawilżający, on był chyba z masłem Shea, to jest taki z szopem i mam też węglowy z kotem. I teraz tak, ten był moim najmniej ulubionym, dlatego że jakby, no on nie ma jako jedyny nie ma jakiegoś bardzo przyjemnego zapachu, bo wszystkie te musy pachną przepięknie. One mają cudowne, cukierkowe, kwiatowe, fantastyczne, bardzo przyjemne zapachy. Nawet no nie jestem w stanie tutaj przymiotników Wam znaleźć, a to jest jedyny, który nie pachnie. On pachnie jak taki węglowy kosmetyk i tyle. Więc jeżeli lubicie te musy za zapachy, to tego nie polecam. Jeżeli chodzi o działanie, to dalej był fantastyczny, natomiast jako jedyny nie ma zapachu. Ten pachniał cudownie, działał cudownie, uwielbiam. Naprawdę totalny sztos, moje absolutne hity, odkrycie końcówki zeszłego roku w zasadzie. Jak już jesteśmy w tematyce zapachowej, bo mówiłam o zapachach tych musów, to chciałam Wam pokazać mgiełkę. Ona też chyba była w jakichś moich ulubieńcach. To jest Bruno do Banani Cheeky Cassis. Teraz ostatnio, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, jeżeli nie, to serdecznie zachęcam, bo tam właśnie pokazuję dużo więcej niż tutaj i jestem tam codziennie. Pokazywałam Wam dwie nowe mgiełki, które mi przyszły w przesyłce PR-owej z Bruno Banani, właśnie z tej serii. I to są jedne z najfajniejszych mgiełek ever. Jakby ja nawet wolę te mgiełki od mgiełek z Victoria's Secret. Już na chwilę obecną nie boję się tego powiedzieć. Naprawdę są dużo, dużo fajniejsze. Tak więc ja wiem, że one są dostępne w Rossmanie, więc jeżeli będziecie mieć ochotę, to sobie pójdźcie, powąchajcie i naprawdę spróbujcie. To jest pojemność 250 ml i ona Wam starczy na wieki. Ja tą mgiełkę zużywałam i nie mogłam zużyć. Używałam jej codziennie. Także fantastyczna, super zapach. Na pewno
wybierzecie coś, jakiś zapach dla siebie, bo Bruno Marani ma bardzo fajne zapachy, więc serdecznie polecam. No i moje po prostu epokowe dokonanie, które również musiałam uwiecznić na stories, bo to mi się praktycznie... Nie pamiętam, kiedy mi się to zdarzyło. Zużyłam całe masło do ciała. I to jeszcze masło z The Body Shopu. To był zapach Festive Berry. Ja go dostałam w świątecznej paczce z mojej agencji. Ojku, uwielbiałam to masło. Fantastyczne właśnie na zimę. Bardzo wydajne, bo zajęło mi zużycie go dobre 4 miesiące codziennego, takiego, wiecie, naprawdę codziennego używania. Cudo. Serdecznie polecam masła z The Body Shopu, jakby to, myślę, że nawet ich w sumie nie trzeba polecać, bo wszyscy je znają, ale mimo wszystko, tak, dla mnie to było osiągnięcie, dla mnie to było ważne, że je zużyłam w całości i było to używanie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Teraz tak, maseczki w płachcie. Tutaj mam dwie maseczki z tej linii chmurkowej z Bielendy. To było Mango Balango i Mary Berry. Ja bardzo lubię te maseczki, to jest taki bardzo fajny efekt. Na pewno znacie to, bo jest dużo już teraz maseczek na rynku, które właśnie nałożone na twarz zaczynają bąblować i robią nam taką puszystą piankę. To jest super, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo mnie to zawsze łaskocze, mnie się chce śmiać, a to od razu mnie wprowadza w bardzo dobry humor. Dodatkowo te maseczki są naprawdę bardzo przyjemne w użytkowaniu pod tym względem, że zawsze zostawiają tą buzię bardzo miękką i przyjemną, także ja serdecznie polecam, Bielenda, robicie super maski. I tutaj miałam jeszcze maseczkę taką w płachcie, Mood Maker Mask, Nobody Knows Why I'm So Cute. I ją chyba dostałam z hania.com.pl. Bardzo przyjemna, nawilżająca maska, bardzo jakby podobało mi się, podobała mi się twarz po jej zastosowaniu. No ale wiecie, maski w płachcie są jednorazowe, to jest na jedno użycie, ale ja na przykład je lubię. Swego czasu nie stosowałam żadnych innych masek, tylko maski w płachcie i dalej bardzo je lubię, ale już teraz troszeczkę więcej wprowadzam tych masek takich, wiecie, na przykład glinkowych czy kremowych, więc nie tylko maski w płachcie, ale tak, bardzo, bardzo fajne. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo często zostawiam w ogóle kartonowe opakowania od produktów, których używam. Nie wiem po co, absolutnie, ale tak właśnie jest, więc sporo zobaczycie produktów właśnie w takiej formie jak to serum z Alchemy, czyli kartonik i opakowanie. To było w ogóle w moich ulubieńcach. To jest Wake Up Shot z Alchemy z witaminą C, serum z witaminą C. Uwielbiałam ten produkt, dlatego że on był tak fajny, tak bogaty, że bardzo często nawet ja, pomimo posiadania dosyć suchej skóry, kompletnie nie musiałam używać dodatkowo kremu rano, co jest dziwne, ale jakby bardzo często mi się zdarzało po prostu go nie nakładać, bo to serum zwyczajnie mi wystarczyło. Tak więc ja wiem, że ono troszeczkę kosztuje, ale absolutnie warto. Kolejne serum, które zużyłam, to już takie bardziej kwasowe. Je używałam na noc, jeżeli dobrze pamiętam. To jest z tej chyba nowej linii Nakomi Next Level. Stunning Skin i to było z kwasem Mandelic Acid. PHA 10%. Tak jak mówię, ja go używałam na wieczór. Bardzo lubiłam ten produkt, natomiast bardzo szybko mi się zużył. Przez to, że on jest bardzo wodnisty, leisty, to mam wrażenie, że zajęło mi to może z półtora miesiąca takiego właśnie używania co wieczór. I jego zawsze stosowałam z olejkiem. Zaraz Wam pokażę z którym, bo tak naprawdę skończyły mi się dosłownie w tym samym czasie. I niestety stłukła mi się pipeta, więc pipety Wam nie pokażę. Jest takie trochę, to buteleczka rozwalona, ale to było Hello Body Coco Gold. Bardzo lubiłam ten olejek. On był może nie jakiś super, wiecie, luksusowy przez to złoto, ale mimo wszystko miał bardzo przyjemny, taki nienachalny zapach, nie jakiś bardzo wyraźny. Po prostu przyjemnie mi się go używało i razem z tym kwasem na noc cudownie. Cudownie, naprawdę serdecznie polecam. Bardzo lubię kosmetyki Hello Body. Ja wiem, że one mają bardzo agresywny marketing, natomiast uwierzcie mi, że warto. Naprawdę ja jestem z nich bardzo zadowolona. Czego dowodem może być kolejny zużyty produkt z Hello Body i to jest 2% Hyaluron Booster. To było 15 ml. Ja go używałam pod krem, bo to jest takie dodatkowe nawilżenie, natomiast niewiele mógłby nam zdziałać, więc on daje takiego dodatkowego kopa właśnie pod pielęgnację. Zużyłam go naprawdę do ostatniej kropelki. Używałam go bardzo, bardzo często i mam wrażenie, że może nawet czasu używałam go za dużo, bo tak go lubiłam, dlatego mi tak szybko poszło, ale tak, super produkt naprawdę, kolejny hit z Hello Body. Stosunkowo niedawno zużyte płatki pod oczy z Sephory, one miały taką, to nie były żelowe
płatki, pomimo że nie wiedzieć czemu tak sobie ubzdurałam, jak przeczytałam, że to są maski, płatki algowe, ale to były zwyczajne takie, wiecie, jak maska w płachcie na takim właśnie płócienku. Fajnie nawilżały, dosyć długo tą wilgoć trzymały tak naprawdę, bo ja dosyć długo trzymałam i one dalej były wilgotne, natomiast nie chciałam ich przetrzymać, żeby nie zaczęły znowu wciągać wilgoci ze skóry, wiecie jak to jest. Tak więc całkiem spoko. Ja nie mam pojęcia, ile one kosztują, więc nie wiem, czy są warte swojej ceny, bo jeżeli kosztują jakoś bardzo dużo, to niekoniecznie, ale jeżeli mają jakąś taką znośną cenę, to wtedy jak najbardziej możecie sobie spróbować. Krem na dzień, który bardzo lubiłam, to był Glam Glow Moisture Trip. Ja go nawet używałam tuż po tym, jak stosowałam ten kwas, ten czerwony wampirzy peeling z The Ordinary, bo po nim trzeba takiego właśnie mocno nawilżającego kremu i pomimo, że on miał dosyć taką leistą, rzadką konsystencję. On nie był taki gęsty i ciężki, to super mi się nawet po tym kwasie sprawdzał. Naprawdę bardzo dobry, nawilżający produkt, dla mnie rewelacja. Kolejny produkt z cyklu kartonik i tubka. To był krem pod oczy Yerba Mate Wake Up Gel z Good Molecules. W ogóle to jest marka, z którą ja się cały czas zapoznaję. Co jakiś czas dostaję od nich nowe produkty i powiem Wam, że mają naprawdę całkiem niezły asortyment. To jest w ogóle dla mnie zaskakujące, bo nie spodziewałam się po nich nie wiadomo czego, a tymczasem bardzo mi się ich produkty podobają. To był krem właśnie w postaci takiego delikatnie zielonkawego żelu. Bardzo fajnie się chłaniał, bardzo go lubiłam, był super pod makijaż. Nie przebił może mojego tego kofeinowego serum z The Ordinary, którego używałam właśnie w tym najcięższym momencie, kiedy nasz syn był totalnie zaraz po narodzinach, ale dawał radę, naprawdę bardzo fajny produkt, więc spróbujcie sobie zapoznać się właśnie również z asortymentem Good Molecules, może coś tam znajdziecie dla siebie. Marka, która już nie istnieje niestety, to jest Evre. Ja ten tonik zużywałam bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy w ogóle jest sens jakoś się super hiper na jego temat wypowiadać, skoro i tak nie będziecie mogli go dostać. Powiem tylko tyle, że bardzo mi odpowiadają toniki właśnie w postaci butelki z atomizerem, bo są najwygodniejsze do użycia, bo tak to nie muszę tego wylewać na rękę, tylko sobie bezpośrednio spryskuję twarz i o to właśnie chodzi. Także no, nie będę nic więcej Wam o nim mówiła, bo i tak po prostu go nie dostaniecie. O! To jest akurat nie moje. To jest mojego narzeczonego. To jest Clinic for Men Maximum Hydrator. Mój narzeczony ma cerę tłustą. Generalnie z tendencjami właśnie do wyprysków. I jemu ten produkt bardzo, bardzo podpasował. Wręcz potem już jak mu się kończył, to go oszczędzał. Muszę mu po prostu kupić na jakimś etapie, wiecie, ale nie możemy nic mu powiedzieć. Na szczęście nie ogląda moich filmów aż tak dokładnie. Tak więc bardzo mu ten krem odpowiadał i jeżeli szukacie jakiegoś fajnego kremu dla waszego faceta, tym bardziej jeżeli ma on skórę problematyczną i tłustą, to myślę, że to jest dobry traf, no jakby mój narzeczony poleca. Rzecz do włosów, która dosłownie teraz mi się skończyła, dzisiaj użyłam jej ostatni raz, to jest Schwarzkopf SS Ultim i to jest Omega Repair BB Beauty Balm, balms upiększający. To było coś, czego ja używałam zawsze już na wilgotne włosy, bez spłukiwania totalnie, dzisiaj też zresztą. Ja po prostu lubię, jak po tym są miękkie włosy i jak fajnie dodatkowo właśnie on mi je, nie wiem jak mam Wam to powiedzieć, dodaje blasku, dużo lepiej się, jeszcze lepiej się rozczesują. No naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo go lubiłam, dodatkowo super pachniał i ten zapach się na włosach bardzo długo utrzymuje. A ja, nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię, jak włosy mi ładnie pachną, także super. Produkt, który też mi bardzo odpowiadał, to było A New Ultimate Multi Performance Silk and Oil in Gel. To jest produkt z Avonu. To był taki olejek, właśnie żel w olejku, przepięknie pachniał, miał takie miliony złotych drobinek, których absolutnie nie widziałam na skórze. Ja go potem stosowałam na noc razem z resztką tego kwasu, bo najpierw mi się skończył chyba olejek z Hello Body i dopiero potem właśnie miałam używałam właśnie tego. Super, naprawdę superancki produkt, bardzo mi się podobał, fajnie wyglądał, super pachniał. Może nie był jakoś mega, mega nawilżający, ale na moje potrzeby zdecydowanie mi w tym momencie wystarczył i
polecam. Mam jeszcze dosłownie 4 produkty, zanim przejdziemy do kilku produktów z makijażu. 2 kulki, Dove i Shirt. Shirt to jest taka anglosaska wersja Rexony. Wiecie, tutaj nie ma jakiegoś nie wiadomo czego, ja się przyzwyczaiłam do używania kulki pod pachę i tyle. Bardzo mi obie odpowiadają. Te obie są bez alkoholu, wiadomo, bo to kulka. I Dove była bardziej nawilżająca, ale obie niby mają 48 godzin, wiecie jak to jest. Robiły co miały robić, miały delikatne kremowe zapachy, obie dosyć podobne, także nie widziałam zbytniej różnicy. Krem, który uwielbiałam do rąk, to jest CD, marka, która też już się chyba z polskiego Rossmana wycofała, jeżeli dobrze kojarzę. A jeżeli nie, to jeżeli gdzieś traficie na ten krem, to ja serdecznie polecam. Nie pamiętam natomiast tylko z czym on był, bo on ma jakąś taką dziwną nazwę. Natomiast szukajcie takiego opakowania. Fantastyczny krem do rąk, super nawilżający. Jak miałam właśnie po jakimś takim, wiecie, dniu, kiedy dużo używałam rąk, po jakimś sprzątaniu, kiedy miałam te dłonie mocno przesuszone, tylko ten krem dawał radę. Także ja serdecznie polecam. I maseczka z Glam Glow miałam w mini wersji, to jest super matte. To jest taka siekiera, że ja po prostu nie mogę. Jak używaliśmy jej, bo używaliśmy jej razem z narzeczoną, ja zawsze miałam po prostu po zmyciu maksymalnie czerwoną twarz, napiętą, ale też super oczyszczoną. Wystarczyło ją nawilżyć i następnego dnia pod makijaż cud, miód i orzeszki. Fantastyczny produkt, naprawdę. Tylko musicie się liczyć z tym, że zaraz po, no, nie wygląda się za ciekawie. No, nie wygląda. Pomyłka. Mam jeszcze jeden produkt z pielęgnacji. Miałam taką miniaturkę Midnight Recovery Eye Skillsa. To właśnie był krem pod oczy na noc. Jejku. Ja w ogóle kocham serię Skillsa Midnight Recovery. Cały czas oszczędzam, mam serum. I jeszcze go nie zaczęłam, bo po prostu boję się go wykorzystać. To jest głupie, jak nie wiem, no ale tak jest. Nie wiem, czy wy też tak macie, że czasami boicie się zacząć jakiegoś kosmetyku, żeby wam się za szybko nie skończył, bo tak go lubicie. Tak więc lubię tę serię i ten krem pod oczy też był super, ale ja go właśnie używałam tylko na noc. Nie wiem, czy można go używać na dzień. Pewnie tak, pewnie by się nic nie stało. No ja używałam na noc. Zużyłam, słuchajcie, cały puder transparentny Jeffree Star. Ja go używałam głównie pod oczy, bo on mi się tam super sprawdzał. To, co mi zostawało, co wysypałam na tą pokrywkę, to też często dawałam na twarz. Lubiłam ten produkt, fajnie się sprawdzał, ale mam tyle teraz innych opcji, że raczej nie będę kupować go ponownie. Dodatkowo też mam wrażenie, że ostatnio troszeczkę gwiazda Jeffree przyblakła, a ja też nie mam parcia na kupowanie jego nowych produktów. Moje ostatnie parcie to było, jak wydawał paletkę z Shane'em Dawsonem i też mi szybko przeszło i potem już do tego nie wracałam, także po prostu mi przeszło. Chyba tak po prostu jest, więc mam jeszcze korektor, mam tą dużą paletę, mam kilka pomadek, ale nic nowego nie będę kupować właśnie, jak na razie przynajmniej. Totalny ulubieniec z Glam Shopu. To jest Glam kredka do brwi, miałam ją w odcieniu 3. Dosyć ciemny, ale mimo wszystko bardzo mi odpowiadał, nie miałam z tym jakiegoś najmniejszego problemu. I drugi ulubieniec do brwi to jest Gimme Brow Plus z Benefitu. Ten był też w odcieniu 3. Ja używam 3 albo 5 najczęściej. To są takie kolory, które mi najbardziej pasują. Dzisiaj na przykład mam delikatnie 5 zrobiony początek brwi, a oprócz tego użyłam rzeczy, która jest, nie wiem czy mam ją, chyba nie mam jej na wierzchu, ale coś, co jest tak totalnie z 2014 roku, czyli użyłam Make Up For Ever Aqua Brow. Powiem wam, że ja zdaję sobie sprawę, że w ogóle totalnie jestem nie w trendach, jeśli chodzi o to, jak brwi teraz powinny wyglądać, ale ja kocham ten produkt i myślę, że teraz będę go używać na bieżąco, ale to pewnie będę wam jeszcze opowiadać w innych filmach. No i znalazła się też tutaj gąbeczka. To była taka gąbeczka, którą ja zamówiłam z kosmetyków z Ameryki i powiem wam, że całkiem spoko mi się sprawdzała, marmurkowa. Ja nie wiem, czy ja jeszcze przypadkiem gdzieś nie mam jednej takiej. W ogóle jakby jest dużo gąbek, które teraz używam różnych totalnie i mam też gąbki z AliExpress zamawiane, ale to może kiedyś przy okazji jakiegoś makijażu właśnie, bo chciałabym też wrócić do nagrywania makijaży, bo w sumie lubię to robić, żeby sobie tak z wami pogadać, więc może mi się to też kiedyś po prostu przy okazji nagrywania makijażu uda, żeby wam o tych gąbkach poopowiadać. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy
dzisiejszy projekt Denko. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, jak się Wam podoba nowa przestrzeń. Tradycyjnie zapraszam do opisu, bo tam postaram się umieścić wszystkie produkty, o których dzisiaj mówiłam. No i też zapraszam na mojego Instagrama, którego tam znajdziecie, bo tam jestem teraz w zasadzie codziennie. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.